Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBK i ja dzisiaj znajdujemy się ponownie w Tide, to jest Manion Tiger. Moi drodzy, idziemy na Snow Warriors. To jest jedno z fajniejszych miejsc, które bardzo zapadło mi w pamięć w całej grze. Uważam, że jest to mapa warta zobaczenia i na pewno warta... Check out these amazing snowy mountains. Full of frolicking kangaroos, high-speed wombats, and giant yabbies, all eager to meet ya. I hope you packed a clean pair of thermals. Warto troszkę więcej uwagi chciałem powiedzieć. Wybaczcie. I muzyka, w ogóle muzyka jest tak cholernie... Nie wiem, kojarzy mi się z... Czasami niektóre fragmenty kojarzą mi się z... Jakby ktoś wziął od Bonda po prostu. The children were playing in the snow when that little scamp Bernie accidentally caused an avalanche. I can hear them call out, but I can't see them. No worries, Sheila. I'll find them for you. Chciałem powiedzieć, że strasznie mi się to kojarzy z Bondem, w sensie niektórych tej rzeczy. To jest gość, który jeździ na snowboardzie, jak widzicie. Jest też jakiś kangur. A to jest po prostu kangur chyba, który jest i nic z nim nie można zrobić. O, podgrywam. O kurcz, nie, to jest spoiler spory. Mam takiego kangura z... załatwić. Czy ja mogę coś zrobić z tą górką? Mogę, o, proszę bardzo, i znaleźliśmy pierwszego z dzieciaków. Dlaczego złośmy? Te kangury można zabić, nie wiem czy to są dobre czy złe kangury. Ale o nie, spoilerowałem sobie jakie tutaj są bumerangi. The snow has compacted here, mate, so it's pretty slippery. So it could help if you need a bit of a speed boost. Dobra, dzięki. Na razie jednak stąd nie chcę tutaj nigdzie iść. Oni nas rzucają chyba śnieżkami z tego co usłyszałem. Bo mi się wydawało przynajmniej. Oj, zobaczcie, to są dzieciaki, więcej dzieciaków tych, których szukamy, tak? O, jak dobrze mieć multirangi teraz, prawda? One mega tej ułatwiają robotę. Jak widzicie, mamy tutaj drugiego i trzeciego dzieciaka. Trzeba je dotknąć, żeby one się aktywowały. Chodźcie tutaj panowie, kolejni kangurzy. Lecimy z kolejnym dzieciakiem. Powiem szczerze, że dlaczego ta mapa właśnie... ta mapa jest bardzo wyjątkowa. Przekonać się o tym za chwilę, ale... Ojejku, jak jestem zły na siebie, że kurczę, spoilerowałem sobie to wszystko. W sensie... To jest taki głupi spoiler, o czym nawet nie wiedziałem, że po prostu Y-kiem można to znaleźć, tak? Okej, może tutaj wskoczyć. Kurde, bardzo sprytny sposób, żeby można było tutaj orba złapać. Chyba nigdy tego orba nie złapałem. Znaczy, brałem Golden Koga, nie orba. I jakie orby? To się nazywało opale. Jezus. O czym myśli Lypek? O nie. To był najgorszy żart, który wymyśliłem od dawna. Dobra, to jest jeszcze jedna śnieżna... Ta kubka, ale niestety w niej już dzieciaka nie ma. Nie wiem, czy to można nazwać dzieciakiem. I zobaczcie, dzieciaki rzeczywiście tutaj są, jak je znajdziemy. Te małe koale, tak? Bo to są małe koale. Ona w ogóle, ile ona obrodziła? Ile 500 plusów będzie z tego, nie? Kappa. Ja mam taki głupi żart. Bo jak ci goście się raz piątą mnie zastanawia, w sensie ci, którzy tutaj jeżdżą na tym snowboardzie, tak? To mnie akurat dosyć mocno intryguje. I strasznie mi się tak, ja mówię, to kojarzy z Bondem, w sensie... Nie wiem dlaczego niektóre po prostu te rzeczy, które słuchajcie, są tak mocno jakby związane z... Nie wiem dlaczego, z tym filmem, z Jamesem Bondem którymś. No po prostu jakoś mi tak siedzi w głowie i nie daje mi to spokoju. A, okej, okay. Tutaj w tę stronę można też pójść. I załatwić kangury znowu. Ale to są złe kangury. Znaczy, no cóż, nie powinien był się dziwić, bo przecież trafiliśmy też tutaj na zdrajcę... Z Tygrysa Tasmańskiego, tak? Dziękuję, żegnam, panie kolego. A co ten gość? A też można go zabić, okej, okay. Czyli pewnie też nas zrani, jeśli coś. Czyli tutaj mamy dużo więcej przeciwników, jak widzicie, różnych. Przeskoczmy tu na spokojnie. A to w ogóle można sobie ten słup przeskoczyć. Okej. Okay. Chyba staram się w miarę skupić teraz na tym, żeby nie spieprzyć z żadnego schoku. Brzydko mówiąc. To będzie troszkę męczące, w sensie... Żeby to zrobić, trzeba jednak troszeczkę precyzji, tak? Znaczy oczywiście tam zaraz wrócimy do góry i tam przejrzymy więcej rzeczy. O właśnie, no i tyle z mojej precyzji. A nie, widzę, że można tutaj na luzie jeszcze jednak wskoczyć dalej. Dobra. Tutaj też, dobra. I ja tutaj już widzę chyba naszego rangera przy okazji. O, przepraszam.
Jak ja to zrobiłem? A, jak kliknę przycisk B, to mogę od razu szybko sobie to spojrzeć. Okej, dobrze wiedzieć. Czemuż ja o takich rzeczach nie pamiętam. I takie pierdoły jak to, że nawet nie wiedziałem, że mogę sobie spojrzeć, jakie będę miał bumerangi w przyszłości. I ja nie chciałem tego wiedzieć. Jakby, o nie, to jest najgorsze. W sensie, to kółko wyboru. Nie wiem, możliwe, że ono zostało dodane dopiero w wersji Steamowej. W sensie Windowsowej. Jest na to szansa. W sumie to nie wiem, nawet pokazać chyba, że ja mam grę w wersji pudełkowej kiedyś, ale zapomniałem w końcu. Można oczywiście, jak widzicie, sobie to na spokojnie ogarnąć, tak, żeby tutaj wrócić. Pyk leży. Dziękuję, żegnam. Wiecie panowie, których chciałem już wcześniej załatwić. Gdzie chciałem pójść. Ci też będą załatwieni. I tam można zjechać tam aż na sam dół, tak? Natomiast my tam jeszcze nie idziemy, na razie idziemy z powrotem tutaj. Tam mogłem, no nic już nie pominąłem, tak? Po prostu wracamy do tego samego miejsca, gdzie już byłem. Tak, panie kolego, dziękuję, żegnam. To już byliśmy właśnie przed chwilą. Tam jeszcze jest zjazd z drugiej strony, kurczę, i to mnie intryguje strasznie. A na razie może zjedźmy tak, żeby zobaczyć te wszystkie opale z tych kamieni tutaj, u góry. Na razie to jest chyba troszeczkę najważniejsze moim zdaniem. Hop. Chcę po prostu zebrać, żeby nie mieć już po prostu potem z tym problemu, tak? W dalszym etapie. A nie, to nie są rangerzy, to nie jest pan ranger, tylko to są ci, zieloni. A, multirangi to jest absolutne złoto. Dobrze to mieć, moi drodzy, na tym etapie gry, moim zdaniem. Co? Tutaj usłyszałem coś za sobą. Dziwny dźwięk. Aż się przestraszyłem trochę. Chodź, panie kolego, jeden, drugi, trzeci. Dobra, okej, na razie zostając jest tutaj, to do tego miejsca dojdziemy, do tego zamarzniętego jeziora. No to jest jeden golden cock, którego nigdy nie zebrałem, to muszę też przyznać. Ale dosłownie nigdy. Okej, kamienie pozbierane, można stąd iść, tutaj będziemy mieli jeszcze naszego pana kolegę małego. Chodźcie, goście. Jak widzicie, mamy tutaj cały czas tych naszych kolegów, tak? Oni są zupełnie osobno względem tej misji, gdzie musimy znaleźć dzieci pani Koali. To jest dosyć logiczne, mi się wydaje, no, ale może nie dla każdego. Bo oni są w ogóle innym gatunkiem, tak? Jakby ktoś jeszcze nie zauważył, to nie są koale, kappa. Tylko to są chyba kangurzątka małe? Nie wiem, czy można to nazwać kangurzątkami. To jest jakby kwestia designerska, nie wiem, czy... Nie wiem, jakby nie znam się. Nie wiem, jak tutaj sobie twórcy wymyślili to, żeby... Czy czym są te gatunki? Czy z jakiego gatunku są to? Są to zwierzątka. Mam kolejnego Golden Kaga. Koga. Kaga, tak. Kaga. Teraz może po japońsku zacznę gadać, co? Nie. Tego nie będzie. Już nie będę się bardziej ośmieszał. Natomiast teraz idziemy, moi drodzy, w drugą stronę od tego miejsca, jak widzicie. Idziemy jakby w drugą stronę, w drugie odnóże, w którym mieściliśmy wcześniej, dlatego że tutaj też jest masa rzeczy różnych. Czy fajnych, czy nie, zaraz się przekonamy. Bo szczerze mówiąc, tej mapy tak aż tak bardzo, zresztą co już mówiłem, ja tych map już aż tak bardzo nie pamiętam. Te pierwsze mapy jeszcze na luzie jestem w stanie spamiętać, czy zagrać niemal z pamięci, ale tutaj jakby wszystko muszę odkryć na nowo. Głównie dlatego, że na tych mapach aż tak bardzo się nie skupiałem. Tam są jakieś w ogóle, o chyba więcej będzie można z tym lodem zrobić. Czy ja go kiedykolwiek odkryłem? Też nie wiem. O, usłyszałem dźwięk. Tutaj jak krzyczy, here I am. Nie ogarniam. Czy to jest ten dzieciak jeden od pani Koali? Poczekajcie, i co? Może się bardziej będę na nich skupiał, w sensie oczywiście będę sobie ich triggerem oznaczał. Dobra, na razie tam nie idziemy. Można przeskoczyć na te platformy. Jak widzicie, no jest tutaj dużo takiego elementu zręcznościowego, gdzie znowu będziemy zbierali opal za opalem powoli. A nie w takich grupach jak wcześniej. O, proszę bardzo, jest kolejny dzieciak. Ten się uratował od śnieżycy. A, bo one są tutaj u góry i one dlatego krzyczą. One się uratowały od śnieżycy. Żal, nie śnieżycy, tylko awalanż to jest. Jejku, nie mam polskiego słowa na to. To jest lawina śnieżna, o. One się uratowały jakieś od lawiny śnieżnej i po prostu stają stały na tych platformach tutaj. Nie wiedziałem nawet, w sensie totalnie zapomniałem. Wiem, że na pewno tę misję kiedyś zrobiłem. Weźmy flame rangi. Zniszczmy to. Podoba mi się, taka pierdołacie się znowu, bo w końcu z tych flame rangów możemy jakoś skorzystać sensownie, tak? Dobra. Multi rangi z powrotem wyekwipuję sobie.
Nie chcę używać czemącego Y, bo moim zdaniem to jest... To będzie dla mnie po prostu straszny spoiler. Będę spoilerował, jak jeszcze będziemy mieli te bumerangi. Jezu, tutaj są aż 24 te obrazki. No szczerze mówiąc, wymaksowanie tej gry będzie dla mnie trudne, jeśli, żeby nie powiedzieć, że niemożliwe. Nie, no, strasznie mi się to kojarzy z Jamesem Bondem, ta muzyka tutaj, no. Taki tajny agent po prostu, no. Nie wiem, powiedzcie mi, że wam nie, jeśli rzeczywiście wam się to nie kojarzy, bo mnie... Ja po prostu nie potrafię sobie tego z niczym innym skojarzyć. Dla mnie to jest po prostu Thai the James Bond, tak? Czy coś tego typu. Będzie troszkę ciężej, żeby wskoczyć. Hop. Zbieramy opale, bo tylko to mnie w sumie te interesuje. Czy oni też do nas śnieżkami rzucają? Nie wiem, bo słyszę cały czas, jakby coś tutaj latało wokół mnie, ale ciężko mi powiedzieć co. Hop. Lecisz, panie kolego, i ty też. I tutaj znowu będą nam potrzebne flame rangi, bo jak widzicie, normalnie to nic nie zrobimy, tak? Więc rzucamy się na flame rangi. Oczywiście wszystko myślę, że tutaj zniszczy, żeby się o to... Nie wiem, czy to mi zabiera HP, jeśli o to się obije. Mam nadzieję, że nie. O! Tam ci potrafią jakieś takie bomby wrzucić na nas. Albo kamienie, nie wiem, czy to są kamienie, czy to są bomby. Mniejsza o to. Jakby przynajmniej się tutaj dostaliśmy, to jest najważniejsze. Czyżby tutaj był ósmy... Tak, to nas rani, więc widzicie, warto jednak rozwalić. Choćby nie wiem co. Także, żeby po prostu nie obrywać głupio. I mamy ósmego, a czyli nie, czyli jednak wychodzi na to, że musiałem tutaj użyć tych flame rangów. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jakim cudem ja tutaj, jakby będąc dzieciakiem, to zrobiłem. Musiałem to zrobić przez przypadek, bo ja totalnie chyba wtedy nie ogarniałem, co te flame rangi robią, oprócz tego, że wiedziałem, że spalają pajęczynę. Dobrze, wróćmy tutaj tą trasą, bo jeszcze tutaj właśnie nie ogarnęliśmy ich w pełni. Coś, panie kolego? Nie wiem, czy oni są rzeczywiście źli, wydaje mi się, że... Oni nawet nie muszą być koniecznie źli, oni po prostu nam przeszkadzają, tak? I dlatego ich bijemy. Ale szczerze mówiąc, zauważcie, jak bardzo ta druga mapa się różni od tej pierwszej, w sensie... jaka ilość przeciwników się tutaj zaczyna robić, tak? Wszyscy jacyś tacy ludzie od tego pana... jak on się nazywał? Nie był pan Kas? Nie, pan Kas? Boss Kas? Tak, Boss Kas chyba bodajże. Więc to brzmi jakbym jakiegoś mafiozę banu narkotykowego wzywał tej Boss Kas. Tak. W sensie Boss Kas, ewentualnie to może być jako nazwisko. Ojejku, i zepsułem skok. Co mi w ogóle siedzi w głowie, to ja nie wiem, jakby wybaczcie. Też nie wiem dlaczego jakby za dzieciaka nie myślałem o tym, że Thai to jest ty, tak? W sensie... Dlaczego nie myślałem, że tytuł tego to rzeczywiście brzmi jako ty. Tasmański tygrys, przepraszam. Głupi pomysł, ale ja po prostu nie wiem, jakby ja wtedy nie znałem angielskiego absolutnie i to było takie... W sumie nawet nie wiedziałem, co te postacie mówią prawdopodobnie wtedy i jakby nieco z tych dialogów kojarzę, ale oprócz tego to tak no, niespecjalnie. Będę musiał się potem wrócić do tej pani koleżanki, ale myślę, że to zrobimy na koniec poziomu, dlatego że tutaj jest dosyć sporo... A, to oni wydają te dźwięki takie, jak podskakują po prostu. Nie wiem, jak się nazywał ten trik dokładnie, samo podskoczenie na desce. Bo wiemy, że na deskorolce nazywało się to Oli, ale na snowboardzie nie pamiętam. Przecież jakby nigdy mi to nie weszło do głowy. Niemniej, moi drodzy. Co jeszcze chciałem dodać? Że wrócimy się na początek poziomu dopiero jak będziemy go kończyli, w sensie wiecie, przeportujemy się grzybkami. Bo z tego co pamiętam, to właśnie grzybki tutaj będziemy mieli. Tutaj właśnie, jeśli wejdziemy, to widzicie, możemy się w bardzo nieprzyjemny sposób tutaj zanurzyć, w sensie takim... Możemy po prostu tutaj niefajnie paść. Czegoś dostanie ode mnie w końcu tym rangiem. I co? I co? Okej, że też Thaiowi się nic nie dzieje, tak? Chcę podkreślić, że on jest tygrysem tasmańskim, a to jest lodowato, zimna woda, tak? To są nawet fragmenty lodu. Myślę, że nawet normalni nurkowie się te normalnie nie zapuszczają. Właśnie, pytanie tylko, czy ja ten lód mogę jakoś rozwalić? Chyba nie. Czy to są takie, o tak sobie proste fragmenty lodu rzucone tutaj? Nie mają one jakiegoś takiego większego znaczenia, w sensie większego przeznaczenia. Nie będzie można ich niszczyć w jakiś sposób. Będę na razie w tę stronę, ponieważ tutaj jeszcze nie byłem, ale tutaj chyba nie ma nic ciekawego po prostu. Jak widzicie, dopiero nam zeszła ćwiartka HP, więc luzik z tym. Nie ma co się tej bardzo o to truć. To jest oczywiście jeszcze, jak widzicie, nawet można tutaj dostać się do
powietrza, co pewnie zrobimy za chwilę, jak nam gdzieś tam będzie brakowało powoli rzeczywiście tego chciałem powiedzieć surowca, tego zasobu. No dawaj, okej, muszę podpowiedzieć nad to dosłownie. Wiecie, to dosyć łatwo, dosyć przyjemnie, można sobie to uzupełnić. Moim zdaniem to jest świetne. Ale muzyka tutaj totalnie pasuje, to też chyba już podkreśliłem dwa razy albo trzy. Ale chyba nie mówiłem tego nigdy tak wprost. Z dzieciaka chyba się też na tym nie skupiałem aż tak, w sensie, że akurat w tym poziomie muzyka tak brzmi, a nie inaczej. I szczerze mówiąc, troszkę mnie to zaskoczyło teraz, mimo wszystko, w sensie, totalnie się tego nie spodziewałem. A to są krokodyle po prostu, tak, to są chyba krokodyle, a nie jaszczury w ubraniach. Znaczy w ubraniach, w skafandrach nurków. Będę ich zabijał, bo po prostu będą mnie irytowali potem. Wydawało mi się, że gdzieś tutaj był jeszcze opal, właśnie. Pyk. Ogólnie to będzie kolejny z poziomów, który będziemy przechodzić prawdopodobnie w dwóch odcinkach, bo on jest mega długi, mega duży i mega rozbudowany. To muszę też przyznać. Chodź tutaj, panie kolego. No, walnę go, czy go nie walnę? Czy ja mogę tutaj celować pod wodą? Tak. Dobra. Nie chcę ich zostawić z tyłu, bo potem mnie jeszcze walną i co będzie? Będzie tyłek. A nie... pływanie pod wodą. Znaczy nie chcę też za bardzo HP tutaj tracić. W sensie do tej pory straciłem chyba 2-3 łącznie, tak? Dobrze pamiętam? 3. Bo raz na bossie straciłem. Raz straciłem sam z siebie, bo chciałem po prostu się gdzieś tam przedostać chyba. Bo stwierdziłem, że będzie szybciej. A to jest sobie podbijmy z powrotem HP, znaczy HP, podbijmy sobie z powrotem zasób powietrza. Ja można wpłynąć w lewo jakieś miejsce, albo można płynąć dalej w prawo. Wiecie co, ja popłynę w lewo. Będziemy mieli dużą część prawdopodobnie takiego właśnie. O. Okej. Po prostu nic nie ma, to jest po prostu taka jaskinia. Okej. Przynajmniej póki co, chyba że potem się coś tutaj aktywuje. Rzeczywiście. Prawie co? Ja naprawdę ich muszę chyba rozwalać tak. Celując do nich, bo inaczej nie ma sensu. Okej, teraz jest za daleko. Daleko. Fuck, no właśnie. Spodziewałem się, że oberwę. Niemniej. Panie kolego, panie krabie. O! A, czyli muszę go tam zamknąć w tej jaskini, to ma sens. Będę musiał go wycofywać, w sensie będę musiał na niego tak podpływać, żeby go wycofać, że on wpadł do tej jaskini chyba. Ja dobrze rozumiem. No. Cholerka. Naprawdę. Dobra, leżysz, panie kolego. Panie krabie. Muszę go zagonić. Bardzo fajne, w sensie takie pierdółkowate są te mechaniki, ale moim zdaniem to jest mega kreatywne. I co, ja się tutaj wezmę po wodę troszeczkę, znaczy po wodę, po powietrze troszeczkę przedostanę to miejsce. Tak jak mówię, jest sobie bardzo ciężko zginąć, nawet trochę żałuję, że nie poszedłem w ten tryb hardcore, tak? Ale może tam mamy tylko jedno życie i to by było takie głupio, bo bym przegrał grę i co wtedy, tak? Nie wiem, ale myślę, że dałbym to przejść na hardcore, jakbym sobie właśnie przypomniał wcześniej mechaniki niektórych bossów tutaj. Fuck, ojej. Halo, nie kolego, gdzie pan idzie? Czy on się tu wycofuje? Oj. Hej, panie kolego, gdzie pan? Co pan? Chodź tu. Może właśnie ja go miałem tutaj jakby najpierw obić, a teraz muszę go tutaj zaciągnąć aż. No chodź. No co? Co, nie przyjdziesz? Nie przyjdziesz? Boisz się? A to trzeba trochę inaczej zrobić. Trzeba go tutaj zagonić i potem trzeba te kły rozwalić. Okej, to ma sens. To ma sens. Okej. Dobra. I teraz celujemy. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Kończy nam się powoli powietrze, a nie będzie tragedii chyba. Pyk, pyk. Oraz. Pyk, pyk i jest. Ostatni. I co, i teraz mnie oddasz? A. Jeżeli będzie jakaś animacja, że nam to oddaje czy coś. Zobacz, on się tutaj boi i został. Biedny. Taj się znęca nad innymi zwierzętami. Tygrys tasmański. Jezus Maria. Ja już widzę obrońców praw zwierząt, który by się... Coś takich hardkorowych obrońców praw zwierząt, którzy by się o to pluli. Znaczy, hardkorowych. Ja bym powiedział, że to nie są hardkorowi, to są po prostu przegięci ludzie. Ja jestem szacunkiem, ale naprawdę pluci się o to, że na przykład, nie wiem, w grach możemy zabić zwierzę. Wow. Wow.
Tak samo jak są ci ludzie, którzy twierdzą, że gry powodują agresję. Wow. Okej, to mam nadzieję, że mi otworzy śluzy na stałe. Patrzę, w ogóle już mamy 20 minut odcinka, a ja dopiero jestem... Dopiero jestem, jak dobrze liczę, to jestem dopiero w połowie poziomu, nawet chyba nie. Ale może nie jestem w połowie poziomu. Tam widzę, że jest jakaś wyrwa. Chętnie w nią wpłynę. Z ciekawości po prostu czystej. Czy coś będzie? Nie, to jest chyba tylko po prostu tak, żeby opłynąć to naokoło. Jakoś szybciej, nie wiem. Nieważne, mniejsza o to. W ogóle ja tutaj widzę pełno, że są nawet odblaski w tym... Widzicie, w tych... I zobaczcie, to jest normalny taj rzeczywiście, są odblaski po prostu w tym lodzie, tak? Jest normalny taj, a nie jest po prostu tylko taka tekstura nałożona na wodę, tak? Falująca. Tylko tam jest normalny taj. Ej, podoba mi się to. Mega szacun. Mega szacun. No dlaczego akurat tutaj to zostało zaimplementowane, a tam nie? Nie wiem. To mnie tak troszkę intryguje. Dobra, tutaj nic nie ma ciekawego, nic nie ma. W tym razie ja się stąd cofam. Nurków tutaj też już nie widzę. Więc popłyniemy sobie teraz stąd w lewo. Znaczy, a nie, w lewo też jest jakaś taka wyrwa. Znaczy, przepłynę tędy też można, okej. Czy to są po prostu sposoby na to, żeby tutaj przepłynąć w inny sposób. Spoko. To jest golden kak. O, patrzcie, jak jest zamknięte, jak to zamarznie, to nie możemy się tutaj wydostać przez to. Okej, w porządku. Wręcz, tak, to chyba zamarza z czasem, jak dobrze pamiętam. W sensie ten lód tutaj. On z czasem zamarza i dlatego trzeba się wydostać jakoś inaczej. Jestem tylko ciekaw jak. Mam jeszcze połowę tej HP. Znaczy HP, no w sumie to jest nasze HP aktualnie, tak? Okej, chodźcie tu panowie. Jeden, drugi, trzeci leży, okej. Nie wiem, czasem nie mam pojęcia nawet jak uderzam. Po prostu to chyba przypadkiem się zdarza. Okej. Wzięte, ogarnięte. Weźmy się teraz, podlećmy troszkę. O, jeszcze trochę. Jeszcze trochę, okej. Czemu wydaje mi się czasem, że ta już jest w dobrym miejscu, a okazuje się, że wcale nie. Po wylipek. Dobrze. Napowietrzony chyba, tak powinienem powiedzieć. Wracamy stąd, zobaczymy, czy rzeczywiście tam to zamarzło. Jeśli tak, to mam troszkę problem, w sensie dylemat, co z tym zrobić, bo... To będzie oznaczało, że nie mam pojęcia, gdzie płynąć. Ogólnie teraz oczywiście maszuję A, tak, żeby to szybciej leciało. A nie, mogę sobie po prostu tędy wypłynąć. Okej, w porządku. Czy ja na pewno wszędzie byłem? Czekajcie, jeszcze chcę sprawdzić na pewno, czy na pewno tę jaskinię zwiedziłem. Tę stronę. Tak, bo to jest przycisk, okej, w porządku. To jest wszystko po prostu tak fajnie połączone. Więc wypływamy, moi drodzy, stąd i wracamy na zamarznięte jezioro. Gdzieś na tą główną część. Co w ogóle jest ciekawe, to, że ten nut akurat jest popękany tak jakoś na środku, nie? To jest takie trochę dziwne. I zobaczcie, rzeczywiście widzicie, wypłynęliśmy i to zamarzło. Bardzo fajny sposób na to, żeby nie zablokować gracza. Że jeśli póki jest w wodzie, to żadne z miejsc tych nie zamarznie, tak? To szanuję. Ja wiem. Wracając, dlaczego akurat to jest popękane na środku, jakby to nie ma sensu, znaczy coś musiałoby tu walnąć naprawdę potężnego, żeby akurat taki efekt wywołać, bo normalnie, no, jak wiecie, lód jest najcieńszy przy brzegu, naprawdę, bo od brzegu na przykład jest temperatura gruntu, tak, ogółem ruch wody jest tam też największy często, tutaj może by się przydało ktoś, kto się zna na... Hydrologia, tak się chyba nazywała nauka o wodzie, nie pamiętam teraz. Przydałoby mi się jakiś taki mały advice od takiej osoby. Dlatego, że nie chcę jakieś głupoty palnąć. Jeśli ktoś się zna, to możecie dać znać. Zawsze jest fajnie posłuchać o takich pierdołach. Tak, nawet jeśli kogoś nie interesuje, to moim zdaniem fajnie jest po prostu się takich rzeczy dowiedzieć. Okej, czekajcie, jak tutaj mam na to skoczyć w takim razie? Czy na tę półkę skalną? O, ten do nas rzuca tam, tymi kamieniami czy czymkolwiek innym. Jak mam się tutaj dosyć do góry? To mnie zastanawia. Tędy nie. Okej, czekajcie, zaraz wymyślę może coś innego. Sekundka. Ale nie, to jest z każdej strony, jest ten bok jest za wysoki. Więc jak ja mam się tutaj dostać niby? Tutaj mogę najwyżej na śniega, a śnieg to jest tylko teksturą, to nic nie robi. Więc no, muszę się jakoś stąd tej przedostać do góry. Tylko jak? Bo to jest troszkę za niskie, mi się wydaje, przynajmniej. Hop. No, dawaj.
kurczę. Wow, a mi teraz przyspieszyło. Będę się próbował tutaj dostać, bo to mi nie da spokoju, tak? Póki się nie dostanę, to mi to nie da spokoju. Tym bardziej, że jeszcze to jest jedna rzecz, którą też będę chciał ogarnąć, a której jeszcze nie umiem ogarnąć. Mianowicie jest to tamten... Myślę, że go, chyba tym go nie trafię. Muszę użyć zumeranga. Dajcie mi zumerang. Tyk. Dobra, poszedł. Ten pan jest tutaj, więc... Nie, może niżej? O, pięknie. A dobra, ten pan jeszcze żyje, co najgorsze. Okej, nie żyje już. Te bumerangi teraz, jak widzicie, muszą mi wrócić, dlatego mówiłem, że... Zumerangi mają swoje plusy i minusy, tak? Wracam do multiranga, oczywiście, kurczę, jak tutaj mam skoczyć? Czemu? Troszkę nie wiem. Bo tutaj... Choćbym chciał, to... A! Mogę po prostu biec? Naprawdę? Czyli skok mi nic nie daje? Czyli... Trochę to dla mnie nie ma sensu, w sensie taka... Takie sobie to było tutaj, bo... Dlaczego akurat to mi pozwala tej... Nie wiem, nie rozumiem. Wydaje mi się, że ogólnie po tamtego Golden Koga będzie może skoczyć z tej górki. Chociaż nie jestem też pewien. Czy to coś można z tym śniegiem zrobić? Nie, to jest po prostu śnieg, który jest sobie i istnieje. Egzystuje. Nic tutaj chyba już więcej na tym terenie nie znajdę, więc... Idziemy tutaj. Zebrać wszystkie pozostałe orby. Znaczy orby, opale. Może się też opalę, hehe, w słoneczku gadu-gadu. Oje, o jest, ale. Ale pocisnę teraz. Rok 2011 po prostu. Czy nawet jeszcze wcześniej. O, przepraszam. To było okropne. To jest prawdziwa nostalgia, tak? Kiedy gra się w grę z 2000, bodajże chyba Tai wyszedł w 2004. No to. Od 2004, że co mamy z 2011, tak, memy, czy też pociski z 2004. Disney z 2011. Ja jeszcze nie chcę z panem kolegą gadać, z panem papugą. Chodź tu, panie kangur. Bierzmy pozostałe opale i tak, tutaj mamy... Okej. Okay. Jak się to mam dosyć na górę, nie wiem, ale zauważyłem coś innego. O, widzę, że mogę obiema gałkami sterować. Nie ma znaczenia tutaj w tym trybie. Coś ciekawe. Okej. Okay. Może jeszcze bliżej. Czekajcie, gdzie mi to zniknęło. A jest tutaj, dobra. Jestem ślepy. No, teraz. Czasami to trochę zajmuje, jak widzicie. Dobra, tutaj na razie nie wskoczę. Ale w takim razie jak mam się tam dostać? Jeszcze nie wiem. Mill belongs to that Galar, Boss Cass. He's been using it to supply material for some secret project of his. Anyway, I reckon there's something up top. See if you can find a way up there. No worries. Okej, w porządku. Lubię te stawki. One są takie przyjemne, bo pokazują nam pewne ważne elementy poziomu, tak? Ja to jakby mega mnie to jara. Okej, okay, czy stąd na przykład tam przeskoczę? Nie wiem, może nie. Ja widzę, że tutaj byłam, jakby, tak jak mówię, mega został przemyślany. Jeśli twórcy nie chcą, żebym z któregoś miejsca gdzieś doskoczyli czy dotarli. A, tutaj mogą ci snowboardziści przeszkodzić dość mocno. Dobra, stąd nam się uda. Jeśli twórcy nie chcą, żebym z jakiegoś miejsca gdzieś się dostali, to się tam nie dostaniemy. Okej, dobra, nie, jednak tutaj się dostaniemy stąd. A cały czas mnie zastanawia, jak mam dostać się do tamtego jednego Golden Koga, który tam jest. O, widzicie, tutaj na przykład spadłem, tak? Bo po prostu twórcy nie chcieli najwyraźniej, żebym się tutaj dostał. A jak mam się dostać do tego Golden Koga, to ja nie wiem, bo... Tutaj trzeba po prostu bardzo uważać. A. Oho! Okej, trzeba się po prostu rozpędzić odpowiednio, żeby w niego wjechać. Znaczy, chwilę poczekaj, żeby się to zrosło. I teraz trzeba się rozpędzić. Pozwolić Tajowi jechać. I jeden mały ruch i po wszystkim. Kurde, mega fajne. Zobaczcie, ale strasznie mi się to podoba. W sensie, chyba z dzieciaka tego nigdy nie odkryłem. Albo jeśli odkryłem, to nie umiałem tego zrobić, bo jestem pewien, że tego Golden Koga nigdy nie zebrałem. Jestem tego na 100%, 110% pewien wręcz.
Myślę, że ogólnie najlepiej będzie zjechać stoną, bo tutaj widziałem, że jest slope taki dosyć spory, więc to nam nada prędkości. No, dawaj taj. Dawaj taj. No nie, niestety nie. Widzicie też, choćbym chciał, choćbym nawet, jak nawet podskoczę. O, patrzcie, on się w ogóle patrzy na to nawet. To jest strasznie urocze. Nawet gdybym chciał, to tutaj nie doskoczę. Więc trzeba to jakoś jeszcze wykminić. Czekajcie chwilę, spróbuję jeszcze raz. No dawaj taj, skakuj tu. Dobra, zamarzło. I... Tak. Troszkę to zepsułem, bo źle przeskoczyłem, ale udało się do tego dotrwać. Jak to zrobiłem? Otóż moi drodzy, trzeba przyspieszyć w momencie, gdy się zjeżdża. To nie jest tak, że my puszczamy po prostu taj, trzeba jeszcze troszkę przyspieszyć nim. Czy trzeba to timingować? Nie jest to trudne. Osobiście uważam, że nie jest to trudne. Pana snowboardzista, który znowu tutaj skacze. Mamy dwie drogi, mamy drogę w lewo i drogę w prawo, ale moi drodzy, tymi drogami zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Tymczasem ja się bardzo... Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie jaka wpadniecie Discorda, albo zostańcie patronami, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. A my widzimy się w kolejnym odcinku z Tiger vs Mining Tiger już za dwa dni bodajże. Tak, za dwa dni. Bo ja tam widzę, że jeszcze coś jest. Jeszcze jest jakiś Golden Opal, który... nie Golden Opal, tylko... jak się to nazywa? Rainbow... Nie, Thunder Egg, którego nie zebrałem. Więc pewnie zrobimy to w kolejnym odcinku. Niemniej, dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia następnego i na razie.